serdecznie w kolejnym odcinku z Pamiętnika Myślowego. Co jeżeli chodzi o dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy na rewirze takim typowo polnym, takim typowo łąkowym, o tak bym nawet to powiedział, tak? Troszeczkę inne miejsce niż ostatnio. Tak naprawdę widzianych kozów podczas jednego wyjścia na jednym rewirze. To chyba było, żeby nie skłamać, ze 2-3 lata temu i 12 rogaczy za jedno wyjście. Faktycznie gdzie, za które tutaj się nie wyłaniałem, no to był jakiś rogacz. Kozów tutaj raczej się nie spodziewam. Dodatkowo sztucer 2-3, jak wspomniałem na poprzednim odcinku, nie pozwala mi za mocno powojować z tymi dzikami. Pojedynczych dużych sztuk, tak, pojedynków, odyńców, wycinków strzelać nie mogę. Lochy, no to nawet nie zaczynamy tego tematu, wiadomo. No a warchlaci z tego obecnie, no nie będę strzelał. Tak to wygląda pogoda. Pogoda dzisiaj jest między dobrą a bardzo dobrą. A nie taka tak naprawdę. Sama w sobie w porządku, jeżeli chodzi, nie pada. Warunki są niezłe. Temperatura troszeczkę niższa, ale to dobrze, bo przynajmniej nie spocę się jak szczury jak ostatnio. Za to no, wieje okropny wiatr, więc może być raz, że mnie gorzej słychać, a dwa, no to trochę te warunki mogą być też utrudnione, w zależności jak zawieje z podejściem do rogacza, jak już będziemy mieli. To jest to. Chyba tyle, jeżeli chodzi o taki wstęp. Zobaczymy, co ten rewir nam przyniesie, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku. Tych rogaczy naprawdę oglądam kilkadziesiąt, albo nie kilkanaście, kilkadziesiąt, zanim ja czegoś wybiorę do odstrzału. Nie wiem, jakiś obiecany wielotykowiec, perłkarz, coś tego typu. Bardziej. Jak nie, no to najpierw robię rekonesans, staram się gdzieś tam różne rejony obwodu pojechać, popatrzeć, co gdzie chodzi, dopiero wtedy pociągnąć za spust, jak wynajdę tego kozła, który mi będzie odpowiadał. Część już kolegów zaczęło sezon na rogacze u mnie w kole. Serdecznie gratuluję, Daszbur. Widziałem już wpisy, że padły pierwsze rogacze. Koledzy, którzy są wytrawnymi myśliwymi, więc myślę, na pewno jakieś ciekawe sztuki padły. Dzików też parę padło. W zeszłym odcinku wspominałem, że spotkałem kolegów, którzy pilnowali kukurydzy, rewir obok. No i się okazało później w książce, że kolega strzelił dzika. Serdecznie mu gratuluję, Daszbur. Chcę Wam podziękować przede wszystkim. Praktycznie same pozytywne komentarze, gratulacje, czekanie na kolejne odcinki. Więcej za to serdecznie dziękuję. 99,9, wszystko pozytywne, wszystko naprawdę z fajnym odbiorem. Mega. Nie spodziewałem się, jestem Wam bardzo wdzięczny. Bądźcie ze mną, tak jak jesteście. Dalej lajkujcie, pokazujcie znajomym, pokazujcie miłośnikom łowiectwa, lasu, zwierzyny, kolegom, koleżankom myśliwym, jak najbardziej. No niech ten kanał ruszy w świat jak najmocniej, jak najlepiej, a ja dopełnię wszelkich starań, żeby się rozwijał tak jak teraz, żeby był coraz lepszy. Dzisiaj w terenie, jak widać, mamy troszeczkę tego wiatru. Może mnie być gorzej słychać. Przed chwilą jeszcze widziałem, że jeździł rolnik ciągnikiem. Teraz albo gdzieś zajechał, tak że go nie widzę, albo po prostu już zjechał z pola. To chyba jeżeli chodzi o wstęp. Powinno być widać. Mamy tutaj ślad bytności rogacza. Ściślej to miejsce, w którym wyciera swoje porostki.
Bardzo często walczę tutaj z drzewkami, z pędami różnego rodzaju. Imituje walkę przeciwnika, a przede wszystkim też sypu wyciera. Zaraz pójdę tutaj bliżej. Może być mnie widać, ale o, jak tutaj mamy ziemię rozkopaną przez cewki, a tutaj widać, myślę, pęd, który jest cały spałowany, który posłużył za tarnik. Wyszedłem tylko z zawinkla i już jest pierwsza sarna, ale z tego co widzę, jest to koza. Spróbuję zrobić zbliżenie, złapać. Tak, jest to koza. Nie widzę nigdzie rogacza przy niej. Budzi co, chyba tylko ona, ale widzę tylko tak naprawdę kawałek łąki. To nie jest całość, więc może coś jeszcze być dalej. Takie małe sprostowanie od razu. Wspomniałem, że dziś jest 16 maja na początku. Oczywiście dzisiaj mamy 17. Bo gdzieś tam zaraz koledzy spojrzą w książkę z koła. Powiedzą, że hola hola, ale Mateusz nie polował 16. Więc poprawiam się. Dziś jest 17 maja, wtorek. I jak najbardziej jestem w terenie. Taka mała ciekawostka. Jutro 18 mam urodziny. Zawsze w okolicach czy urodzin, czy imienin, które mam we wrześniu, w któryś ten dzień w roku staram się być w terenie na polowaniu. Jeszcze rzucimy raz okiem na nią. Ale nie, sama pojedyncza kosa. Pierwszy zwierz widziany. Polowanie już można udać za udane. Jest pierwszy rogacz. Na tej właśnie polanie akurat stoi, jak na złość, za tutaj drzewami. Nie wiem, czy mnie słychać. Będę starał się mówić dość cicho, żeby gdzieś tam się rogacz nie spłoszył. Postawię statyw, ok. Spróbuję spojrzeć w lornetkę, co ma na głowie. Jeszcze raz zbliżenie na rogacza. Rogacz młody, widłak wytarty. Przyszłość tego rewiru. Na pewno nie strzałowy. Ja go oceniam na jakąś tam trzecią głowę. Ładnie mówiąc, w trzecie poroże. Tutaj niestety w moim regionie, jak to nazwijmy, to bardzo częsta naleciałość. Mówię, nie, druga, trzecia, piąta głowa. Nie wieszajcie mnie za to. Jeżeli gdzieś tam raz trudzi się tak przejęzyczę, będziecie wiedzieć, że oczywiście chodzi mi o poroże. Udało mi się obejść rogacza z drugiej strony.
nawet mnie zaskoczył. Myślałem, że już go tu nie ma. A teraz rzucenie okiem na teren. Dalej ciągnie się tutaj pasmo łąk, tak naprawdę. Okay. Troszeczkę wyprostuję statyw. Tu na rogu mamy ambonę. Bardzo fajna ambona. Przyznam szczerze, że z niej kiedyś uczyłem się łapić lisy. O, jak są łąki, to i trochę lisa jest. I przyznam szczerze, że z niej uczyłem się łapić z dobrymi efektami, skutecznymi i strzałowymi nawet. Dobra. Wracamy do rogacza. Rogacz na dobrą sprawę selekcyjny, ale to nie jest coś, co bym strzelał i będę strzelał. Co chwila miejsca świadczące o tym, że jesteśmy w dobrym miejscu. To wszystko jest robota rogacza. Idę tutaj taką leśną ścieżką, a ze mną właśnie jest ta duża łąka, duża polana. O, to wszystko świadczy o tym, że coś powinno być, bo na pewno to nie jest jeden rogacz na przełomie tego całego kompleksu leśnego i tych łąk. Jest jeszcze wcześnie, a jak wiadomo, im wcześniej, tym słabsze rogacze wychodzą. Im mocniejszy kozioł, tym wychodzi bliżej zmroku. Więc na te ciekawsze jeszcze chwilkę trzeba poczekać. Przeszedłem tutaj na taką kolejną polanę. Dużą, bardzo ładną. Też jedna czy dwie zwierzchni są tu postawione. I nawet jak się nie mylę, udało mi się dojrzeć w trawie rogacza. Gdzieś tutaj powinien być jego łeb. Z tego co widzę, duży, mocny, regularny szóstak. Widziałem tutaj go rok temu. Nie do strzelenia. Ale spróbujemy podejść, nagrać bliżej, może jakieś zdjęcie uda się zrobić. Ładny, mocny szóstak. Białe końcówki grotów. Regularny. Tak leży, że nawet trudno zobaczyć, w jakim jest mniej więcej wieku. Ale już sama forma porostku świadczy, że na pewno nie mamy styczności z jakimś rogaczem 2-3-letnim. Widziałem go rok temu, jak wspomniałem, raz o świcie. Też w tym samym miejscu praktycznie. I podobną formę miał. Myślę, że teraz w tym roku nie jest jakiś dużo mocniejszy. Przynajmniej tyle, co teraz go widzę. Wtedy miałem go na blat, żerowo, ładnie. Tu póki co leży. Poczekam, aż się podniesie. Ale widać, że jest ładny. Niech zostanie, niech króluje na tej łące w tym rejonie.
i zostawia po sobie ślad. Nasz rogacz raczył wstać. Ładny, jak widzicie, mocny kozioł. I w tuszy, i w parostkach. Około 4-5 lat, myślę. No, ciekawe, co jeszcze za rok, za dwa nałoży. Tak jak wspomniałem, niech żyje, ja na pewno do niego palce nie zegnę. A na tym terenie, jak już rok temu zauważyłem, na pewno jest królem. Niech tak zostanie. Ja poszukam dalej jakiegoś miłkusika bądź szydlarza. Nie minęła minuta, a do naszego rogacza wyszła kózka. Już robię zbliżenie. Okej. Tu nasza nowa aktorka. A obok rogacz. Odległość około 100-130 metrów. Kolejne dwie sarny. Koza z kozłem. Tutaj chyba będzie koza. Rogacz jest z tyłu, ale jest to rogaczyk tak naprawdę, a nie rogacz. Zaraz próbuję go gdzieś tu złapać. W pierwszym porożu szpiczak. Jeszcze nawet nie myśli o wycieraniu parostków. O. O tutaj. Kolejna polana i kolejne sarny. W tle gdzieś tam ciągnik pojechał. Koza i rogacz. Rogacz młody. Może uda się gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj był. Teraz spojrzę dokładnie w ornetkę. Gdzieś tam jest, tylko czy uda mi się go nagrać. O, widać, jak czochra parostki. Młody. Dokładnie nie wiedziałem, co ma, ale na pewno nie jest to stary kozioł, już po sylwetce. Spojrzę jeszcze raz na niego. Widłak, ewentualnie lekko zarysowany szóstaczek.
kolejny rogacz. Też młody, około 3 lat. Na głowie nic szczególnego. Ale już jest ta godzina, kiedy praktycznie co ma wyjść, to wyjdzie. To jest chyba 5. czy 6. kozioł, którego już dzisiaj widzę. Okay. Trochę tak zapętliłem. Przyszedłem dookoła, te wszystkie łąki, te rewiry. Wróciłem praktycznie w miejsce, gdzie zaczynałem. Chcę zobaczyć, co tutaj teraz wyjdzie, jak troszkę się ściemniło. A tutaj świeży ślad, gdzie leżał rogacz lub sarna. Takie legowisko, taka kotlinka. Mógł to być ten młody rogacz z samego początku, bo to w tym miejscu. Może coś innego. Zmierzamy w tamtym kierunku. Witam na zakończeniu odcinka, już po polowaniu. Parę kilometrów mam w nogach, w butach. Sprawdziłem przed chwilą krokomierz. 7,79 km dzisiaj przeszedłem wzdłuż, wszerz dookoła tego rowiru. Jestem zadowolony, szczęśliwy, mimo że bez strzału. Tak jak wspomniałem, rekonesans, sprawdzanie, gdzie jaki kozioł chodzi, szukanie tej perełki. Tak na szybko licząc, chyba 9 rogaczy dzisiaj zobaczyłem. Na pewno najciekawszy, no to był ten najmocniejszy szóstak, ale to jest tutaj panie władca tego rewiru. Nawet myślę rok, dwa za młody jest na rogacza łownego, więc jak najbardziej niech zostaje tutaj. Niech zostawia swoje geny przyszłym pokoleniom. Jest potencjał. Parę rogaczy słabszych, jakiś tam select, widłak słaby, słaby szóstak, ledwo zarysowany. To najwięcej tak naprawdę takich dzisiaj widziałem. Jeden sprawił, że trochę szybciej gdzieś tam mi krew zaczęła pulsować, ciśnienie podskoczyło. Myślałem, że może to myłkos, ale jednak nie. Z jednej strony szóstak, z drugiej jakiś taki widłaczek. I na tym widłaku powiedzmy tak o 1/3 krótsza ta tyka, ten parostek. Ale to tyle. Najwidoczniej ten typ tak ma. To co jeszcze ucieszyło, no to chmara jeleni, chmara byków. 5 dokładnie ich było. 2 ewidentnie starsze. Już nakładają korony w stypule. Widać, że ciekawe, mocne byki będą. 3 to typowe chłysty, młodzież. Zainteresowany sobą, zabawą, gdzieś tam przepychankami. Te 2 starsze, no to już były bardziej czujne. Już gdzieś tam głowa bardziej chodziła lewo-prawo. Były na takiej śródleśnej łące. Nie chciałem za mocno do nich podchodzić, gdzieś tam spłoszyć ich. Jak i tak pilnujemy upraw, żeby gdzieś tam nie wychodziły te jelenie, nie robiły szkód, to przynajmniej niech w lesie mają troszeczkę spokoju.
To. Dzika nie było, tak jak myślałem, za dużo nawet tropów go nie było tego dzika. Jacieś tam starsze pojedyncze tak naprawdę. To co cieszy, no to też niezły stan zwierzyny drobnej. Trochę zajęcy widziałem. Fajnie, bo widać efekty mojego wabienia tutaj, co wspomniałem wcześniej, gdzieś tam przy tej ambonie przynoszą efekty. Widać w miarę to skuteczne było wabienie. Rezultaty przynajmniej. To tyle chyba tak naprawdę. Co więcej, jeszcze raz dziękuję Wam za tyle komentarzy, tyle obejrzeń, tyle pozytywnych słów. Również liczę na to, że ten odcinek obejrzycie, będziecie ze mną. Zostawicie komentarz, łapkę w górę. Kto jeszcze nie wrzucił subskrypcji, to jak najbardziej zapraszam. Będziecie wtedy na bieżąco z odcinkami. Będziecie jako pierwsi powiadamiani o tym, że coś nowego się pojawiło. Więc zapraszam do tego suba. Wspominajcie też znajomym o moim kanale. Będę wdzięczny. To tyle. Wracam do domu już zaraz. O, już zaraz za 10 minut północ, więc tak naprawdę zaczynam urodziny. Trzeba trochę odpocząć. Wieczorem szybki grill rodzinny. Nic wielkiego, żadnego wielkiego świętowania. To już nie tyle, to nie te czasy tak naprawdę. Ale spotkanie w rodzinnym gronie jak najbardziej zawsze w cenie. Dzięki jeszcze raz za ten odcinek. I do następnego odcinka programu łowieckiego. Z pamiętnika myśliwego. Dożbór.